Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, to jest kolejny odcinek Let's Play Spyro 2 Ripto's Rage. I dziś, najpierw, co się nazywało synchronizacja? Dół, góra. Dobra, tym razem, ani razu mnie nie zgliszowało. Więc jaki poziom sobie dzisiaj będziemy robić? Aha, i ogólnie jesteśmy po livestreamie wczorajszym z Modi Nany i jak się okazało później z Antichamber, ponieważ no, Modi Nana to już nie dla mnie, już do tej gry nie będę wracał nigdy. W przyszłym tygodniu jest ze spore live, tak od razu zapowiadam. I tak, co się wydarzyło na wczorajszym live, taki skrót. Capybara został moim moderatorem na hitboxie, więc teraz mam trzech moderatorów. Jeszcze się dowiedziałem, że to znaczy już przedwczoraj, ale dobra, że Capybar jest pierwszym użytkownikiem, który wziął udział w moim konkursie z Sonic Chronicles 2. Jego postać jest wykracza poza moją ciekawość. Ja się po prostu nie dopytuję, tylko zrobię co w mojej mocy, żeby ta postać była jak najlepiej przedstawiona. I na pewno jak będę pisał scenariusz, to jeżeli nikt się więcej nie zgłosi, to jesteś zwycięzcą. A jeżeli jakaś jeszcze jedna osoba się zgłosi, to będziecie obydwoje zwycięzcami. Ale dobra, zaczynamy wreszcie grę. Well, it's some consolation that you've collected so many orbs. My high-tech portal here will take you to Cloud Temples. Dobra, więc zaczynamy Cloud Temple poziom, albo Cloud Temples, jak pisało, czyli jak to się nazywało, nie ruiden, tylko no kurde, świątynie, chmurowe świątynie, świątynie w chmurach, Sky Sanctuary. To będzie prościej. I ogólnie teraz mnie słyszycie z mojego tak jakby nowego statywu na mikrofon. Ale nie jest nowy, bo zrobiłem go z głównego. Już miałem dość jak głupie przekładanie mikrofonu. I used to be one of Avalar's most powerful magicians, until that big warlock over there stole my wand. He and his friends have used the magic to take over the city. Więc tak, on był jednym z tych najpotężniejszych magików i musimy powstrzymać tych, którzy ukradli im różdżki, żeby przywrócić pokój. Co nie jest trudne. Ale wracając... co chciałem mówić? A! Robiłem go 2 godziny. Dobra, z tym już nie pogadamy sobie. W każdym razie narobiłem ten statyw na mikrofon 2 godziny, a kiedy kupię nowy statyw, to bym musiał go rozwalić, co nie będzie fajne. To jest coś takiego, że musicie pogodzić się z czymś, na przykład z czym robiliście, poświęciliście swój drogocenny czas, i potem musicie to i tak rozwalić. To jest jak na przykład, nie wiem, jak dziecko na przykład się natrudzi z jakąś, nie wiem, laurką, a później jakiś rok później dowiaduje się, że rodzic po prostu to na przykład, nie wiem, wyrzucił do spalenia, bo zapomniał kompletnie o tym. No i wtedy dziecko jest po prostu przykro wtedy, najzwyczajniej w świecie. Dobra, to już mam wszystko, więc chodzimy tutaj do tego... Właściwie to nie wiem jak to nazywać. Tornada? Dobra, nazwijmy to tornado. Nie, bo to... W angielskim to się nazywa whirlwind, tylko że... Właśnie nie wiem jak to na polski przetłumaczyć. Więc to jest trochę taka trochę kappa. Albo kuppa, jak sobie chcecie. I myk! Ale przywali. Dobra, dostałem tutaj dodatkowe życie. Już mam 30 żyć, nice. Gdyby nie moje kubkowatość w pierwszym świecie, to już by było chyba 40.
Tego poziomu, szczerze powiedziawszy, nie lubię. I to jest przez jedną minigierkę, bo sam poziom jest okej. Chmury w ogóle, co jest bardzo fajny koncept. Ach, i tą minigierkę już widzieliście tam. No jaki ze mnie głupi siusiak, nie trafiłem w niego. Teraz głupi siusiak i nie trafiłem, to chyba źle się kojarzę, ale dobra. Dobła. Więc tak, minigierka z nim. Ona jest okropna. Ale dobra, tu najpierw dostupacentujemy kryształy. No, postaram się zrobić jak najwięcej się jak na razie da. Tylko po to, żeby nie robić się jak na razie tej minigierki. To jest fajne, bo... No. Kurde. Wiele razy mi się udało tak, żeby one, te kryształy zostawały tam na samej górze i to zarąbiście wyglądało. Szkoda, że teraz mi się nie udało. No cóż. Mówi się trudno. Mówi się trudno, żyje się dalej. To jest właściwie dobra sentencja. Dobra nauka, o. To jest dobra nauka. I szczerze powiedziawszy, ja się strasznie boję o ten stojak. Bo on jest strasznie lekki i jakieś leciutkie popchnięcie go powoduje, że on się strasznie telepie na wszystkie strony, jakby padaczki dostał. I no właśnie tutaj się boję, bo on strasznie jest niestabilny. Co nie jest fajną rzeczą. Our bell towers have been invaded by trolls. You might be able to help, but you can't beat them without activating this power up. Dobra, power up. 21, a mamy 18. A zapomniałem kompletnie, że już mamy headbash. No dobra. Myk. Easy. Ale już coraz bliżej się zbliżamy do finału Spyro. To jest bardzo dobra rzecz. A niekoniecznie fajna, bo to znaczy, że no niestety skończymy moją ulubioną grę. Będziemy musieli zacząć Spyro 3. Znaczy musieli, no to też jest fajna gra. Żeby nie było, ja nie hejtę Spyro 3 w żaden sposób. To jest bardzo fajna gra i nawet niektóre jej aspekty mi się podobają, tylko że wyczułem, że w Spyro 3 już nastawili w większości na minigierki. Nie na poziom, tylko na minigierki już kompletnie się skupili. Tak wiem, że po prostu poprawnie. Spyro, you have freed our city from the claws of those evil warlocks. Please take this orb. I foresee that it will help you on your journey. Więc tak jak mówiłem, w tym świecie nie dostajemy już żadnych talizmanów, żadnych duperej, tylko same orby. Nie będziemy oczywiście jeszcze przechodzić przez ten portal. Musimy niestety tą minigierkę zrobić. Hello. I'm a secret agent. I'm going to my secret hideout. Only members of my secret club are allowed to go there. I'm not leaving unless you hide behind that tree, so you can't see me. Dobra, czyli żeby tą minigierkę rozpocząć, musisz się schować za drzewem. Wtedy się zacznie zabawa wchowanego właściwie. Przechodzimy tutaj. Więc teraz to jest dosłownie jak, nie wiem, Metal Gear. Ja nie mogę. Killzone. Jednocześnie dotknąłem i... Misja się też w tym czasie skończyła. Co nie jest dobrą rzeczą. Dobra. You can't see me. Dobra, kształtami się później zajmiemy. To jest jak na razie najmniej ważna rzecz. Naprawdę nie lubię tego poziomu. Dobra. Easy.
Ha! What? You managed to get here without following me? You must be a member of my secret club after all. Here, take this secret decoder. It will allow us to send secret messages. Dobra, powiem ci w sekrecie, że twoje sekrety nie są już sekretami, bo widziało to jakieś... No ponad 100 osób już. Właśnie, już ponad 100 osób. Jeszcze... A, dobra. Już tam minigierka. Znaczy minigierka, no zadanie dodatkowe z tym power-upem. Ale tak, no druga próba, no to jest mój rekord jak na razie w tej minigierce. Jeszcze ani razu mi się nie udało za pierwszym razem śledzić tego agenta Zero. Bo za każdym razem jakiś głupi błąd popełniałem. Nie wiem, czy jest jakaś możliwość przegliczowania go. Bo teoretycznie tam, gdzie przed tym jego tajnym klubem można się jeszcze dostać przy pomocy double jumpa i paru innych trików, ale później to już się robi trudniej coraz. Używam sobie tutaj trochę double jumpa, bo jestem leniwy i nie chcę mi się rozwiązywać tych. Dobra, więc w każdym razie, to jest taka trochę zagadka logiczna, że musimy odpowiednio ich tutaj rozruszać, czy odpowiednio ich tutaj zamrozić, żebyśmy mogli przejść. Dobra, teraz tamten powinien tutaj przyjść. No dokładnie. Smyk, myk. Double jump tutaj wszystko upraszcza. Suszymy ząbki. I suppose you want an orb for doing that. Well, I'm afraid not. There's still one bell left. You can get to it by using the whirlwind behind me. No właśnie. Ale to jest właśnie fajne, że już gra sama mówi, a pewnie już byś chciał, bo zdobyłeś wszystkie. A nie, bo jeszcze jest jeden. Co jest? Szczerze powiedziawszy. Już szczerze powiedziawszy, przy pomocy tego whirlwinda można się dostać już do tego. Thanks, Spyro. I didn't think you could do it. Here, have a souvenir from the Mystic City gift shop. Dzięki. Ale przecież sam nazwałeś to orbem. Słuchaj, stary, tak, orby mi są potrzebne, żeby wrócić do domu. Nic mnie nie obchodzi ten... jakieś, nie wiem, pamiątki. Z swojego zakichanego świata. Myk. Wow. Dobra, przejdźmy sobie tutaj. Najgorsze jest to, że musimy poczekać, aż się skończy ten efekt. No i... dobra. To pierwszy? Pierwszy. Wygrałem. Wszyscy to wiedzieli. 13 minut. To już spoko. Coś pominąłem. 15 pominąłem. Mam dziwne wrażenie, że wiem, gdzie to jest. Znaczy wiem, że mógłbym użyć Sparks, ale bardzo bym tego nie chciał. Dobra. Więc uwielbiam tą trąbkę. Szkoda, że Spyro 3 już jej nie ma. Rip trąbka. Dobra, tu już się najwidoczniej czegoś boi, bo odzyskali różdżki. Tak, BTW to te barany. O, ten, który teraz jest na ekranie, to jest mężczyzna. Tak, dobrze słyszycie. Domyślcie się reszty. Dobra, mamy 14 minus, jeszcze nam zostało 16, to spokojnie chyba jakiś inny poziom możemy zrobić. To zróbmy mój ulubiony z tego całego... o. To jest dobre powiedzenie. Czyli... Robotica Farms, czyli farmy robotyczne.
Co szczerze powiedziawszy nie ma sensu, ale dobra. No. Poproszę cutscenkę. No więc mamy tutaj jakieś... Nie wiem, szarańcze, nazwijmy to szarańczami. Szczerze to kwasem można by to po prostu polać i byłoby okej. Dobra, no i teraz tutaj jest jakiś... Większy owad i on chyba właśnie to, co ja powiedziałem, zrobił, czyli po prostu go kwasem oblał. A tu mamy parę od razu na start klejnocików. Howdy, Spyro! Dzień dobry, Spyro! Find your way over to the giant bug lamp and turn it on so we can zap any more invading pests. Ten dodatkowy taki amerykański akcent, to jest świetne. Ja nie będę używał tych kulek, co tutaj są, jest mi to kompletnie niepotrzebne. W każdym razie mamy się pozbyć tych wszystkich owadów, a naszym głównym celem tej planszy jest dostanie się do lampy elektrycznej, która będzie przechowywała te owady. I... No co jest? Ciągle mam problemy z tym. O! Wiecie, no to jest właściwie tak trochę głupie, że musimy perfekcyjnie wyśrodkować, bo inaczej nie zadziała. Ale no dobra, no to jest PS1, tylko nie mogę tutaj jakiś super duper... Znaczy tak, no hitbox nie jest niczym trudny do zrobienia. Na przykład Spyro by mógł mieć nawet 2 metry od siebie swój hitbox i byśmy się zastanawiali, co nas uderza. Więc nie wiem właśnie, dlaczego jest taki malutki dla tego szkraba. To znaczy nazwać szkrabem, jak to jest w wielkości młodego smoka. To jest właściwie dobre pytanie. Ile lat ma Spyro? No powiedzmy, że tutaj jest takim młodzieńcem. Od Enter the Dragonfly to już jest taki nastolatek. W The Legend of Spyro 1 to już jest taki, powiedzmy, młody dorosły, a w dwójce i trójce to już jest taki kompletny dorosły, więc... No, oczywiście nie liczymy Skylandersów pierwszych, bo to jest główienko, tego nie liczymy, to wymazujemy z historii, tego nie ma. Mówiąc o Spyro, bo sama gra nawet jest fajna. Grałem w demówkę, nawet fajnie się grało. Ale na pewno tej postaci, która występuje w Skylanders, to nigdy nie na... Nigdy po prostu mi przez usta nie przejdzie, że to jest Spyro. Nigdy. Jeżeli kiedykolwiek będę robił let's play ze Spyro... O! Może tak. Jeżeli kiedykolwiek będę robił let's play ze Skylanders, to powiedzcie mi, jak mam nazwać to purpurowe coś, co ma zamiaru przypominać Spyro, aczkolwiek Spyro nie jest. Jak mam to nazwać? Original fan character. Konkurs na oryginalną fanowską postać. Znaczy nie konkurs, tylko po prostu dla... Takie nie wiem. Test waszej kreatywności. O, ewentualnie ja sobie to wymyślę to jakoś. Dla fanów Spyro, którzy uważają, że Skylanders to jest jedna wielka pomyłka. Szkoda, że Crash nie powrócił. Na przykład, no chociaż gdyby nawet w takich czymś w stylu Skylanders powrócił z Crash, to byłoby chociaż tyle fajnie. Chociaż właściwie co to Era Tytanów by pasowała idealnie do Skylanders, bo już żadnych redesignów nie trzeba by było robić, tylko po prostu wykorzystać asety z Of the Titans i... Darn bugs are making a joke of my expensive robot scarecrows. Can you chase them down and flame them, Spyro? I Mind Over Mutant i
Tak, teraz musimy rozwalić kompletnie robaki, które stoją na tych strachach na wróble. Więc tak, nie myślcie sobie, że jest tak łatwo, bo one wracają po jakiejś chwili, więc trzeba to w miarę szybko robić, aczkolwiek widzicie, nie jest to za bardzo fajne, bym nawet powiedział, bo one dość szybko spierniczają. No właśnie, już prawie go dotknąłem, a ten... No, jak widzicie, już jeden przyleciał, bo... No, akurat teraz, serio. No. Serio. Seriously. No! Safe from those flying vermin, Spyro. Take this doodad I done dug up yesterday. Ja nie mogę, jak niektórzy jak nazywają te orby, to są po prostu, nie się, dup. To jest chyba jak na razie to w top 10. A shiny thingy to jest chyba na drugim miejscu. No. Doogie Doop to jest chyba na pierwszym miejscu, a Shiny Fingy na drugim miejscu. To tak właściwie to Shiny Fingy to znaczy świecąca rzecz dla ludzi, którzy nie znają języka angielskiego. Taka Pixel uczy matmy i angielskiego. Jakby ktoś stworzył kiedyś taką dla mnie fanowską grę, to myślę, że by zawsze zagrał. Ba, nawet bym wspierał taki projekt. To są akurat moje dwie ulubione rzeczy. Albo uczmy się z Pixelem matematyki i angielskiego. Kurde, ja tu daję jakieś tytuły gier, ja nie mogę. Albo o, jak dostanę w swoje ręce kiedyś Rayman uczy matmy i Polaka, albo Rayman uczy angielskiego, to jeżeli są pliki graficzne, to zrobię na przykład jakiś ten hack po prostu, że sprite'y są zamieniane na moje autorskie sprite'y. To było dobre nawet. Więc jak kiedyś dorwę w swoje łapska, Rayman uczy angielskiego, to coś takiego zrobię. Bo nie wiem jak z matmą i Polakiem, bo szczerze powiedziawszy, Polaka nie lubię. Więc wiecie. No i zginąłem, świetne. Chyba po raz pierwszy od przeciwnika jakiegoś. Jak BTW. No dobra, mogę się właśnie wrócić po owca. Więc właśnie schrzaniłem. To tylko i wyłącznie moja wina. Dobra, wejdźmy sobie tutaj. W ogóle mnie wnerwia to, że... Patrzcie, jak normalnie uderzę w ścianę, to trzęsie się trochę kontroler. Gdy uderzę w tą niewidzialną ścianę, to on się nie trzęsie i to jest takie trochę dziwne uczucie. Że nie, trzęsie się, ale to jest takie strasznie dziwne uczucie, że ja nawet nie muszę w to szybko wchodzić, bo patrzcie, teraz leciutko tylko poruszę kontroler. No. Już odbijam się od tego, jakbym, nie wiem, przewalił w solidną ścianę. To jest strasznie dziwne i... No serio, strasznie... Ręce... Bo to jest przez mózg, że... myślicie, że... Nie przewalicie w nic, no i jest okej, okay, a tu... Nagle... Przewalicie, takie jest trochę dziwne uczucie w rękach. Dobra, ja bym się tam drugi raz spinał. Jestem smokiem, mogę sobie podlecieć. Nazwijmy to lataniem, o. Żeby nie było, że cheatuję. No i prosto w dupsku.
Nie byłbym sobą, gdybym tego nie zrobił. Bo tam jest jeszcze druga minigierka, ale... Druga. Przecież przed chwilą przechodziliśmy pierwszą. To jest sobie wygląda te klejnoty. Pogadamy z tym gościem, żeby od razu mieć już orba. Ale co sobie chwilę wezmę? No i dobra. Włączamy tą lampę. Jest fajnie. Way to go, Spyro! Them varmints won't be coming near our crops now. Can I offer you a reward? Tak, proszę. Nagroda zawsze spoko. Nie, żebym chciał, nie, ale jak już dajesz taką nagrodę, to no nie będę odmawiał, no niegrzecznie byłoby odmawiać. Grzechem byłoby nie odmawiać. I used to drive my tractor all around the farm, but some fool robot blocked the path up. Do you think you could knock him down with a bit of a supercharge? Dobra, musimy rozwalić te wszystkie, nie wiem, melony, nazwę to melonami, nie, pumpkin, dynia. Więc teraz coś, na co powinien być dobry, bo because of Sonic, ale Spyro nie jestem, bo nie jestem przyzwyczajony po prostu do takiej szybkości. Może i tak, no i może już przechodzę jakiś czwarty, piąty, może i nawet raz Spyro na... 2 na 100%, ale... Ale na serio nie jestem przyzwyczajony do tej prędkości. Spyro. Bo w Soniku to... Taka prędkość to jest zaledwie... 1/4 całej prędkości, jakiej ja mogę osiągnąć w Soniku. No jeszcze spałem w takie miejsce, gdzie nie mogę wrócić. No, kurde. Nie mogę to wrócić, muszę z tego skorzystać. W ogóle to jest śmieszne, że to jest coś takiego. Nie mogę sobie wyobrazić, co, do czego byłoby to potrzebne na farmie. A już w szczególności na farmie robotów. Jeżeli ktoś ma pomysł, to proszę o zgłoszenie. Ajajaj. No sobie wejdziemy, jako już nie chcę skorzystać z tego czegoś. Tornada. To. Wir powietrzny! Teraz sobie przypomniałem. No bo Whirlwind to też wir wodny. No i ja sobie... Whirl... Nie wiem, już nie pamiętam, jak to się nazywało po angielsku. Wir wodny, ale sobie przypomniałem, że jest wir wodny, no to mogę to nazwać po prostu wir powietrzny. Dobra. Yes. Ha. A fine piece of steering that was, Dragon. Here, take this thingamajig I found in the cow pen. Thingamajig. Co jest teraz pierwsze miejsce? Thingamajig. Fajne nawet. Ale dobra, ja tu chcę jeszcze po orby lecieć. Wow. Thingamajig. Thing by a jig. Tak trochę rapsy. No i dobra, lecimy sobie tutaj po te ostatnie klejnociki, jakie tutaj mi zostały. I będziemy kończyć odcinek, bo już dobiegamy do 30 minut. Dobiegamy. Ha, Sonic. A no sobie teraz szarżujemy, więc teoretycznie biegniemy. Już? No jeszcze nie. A, tam jeszcze zostały. Psa. Dobra, myk. Dobra, gdzie jeszcze zostawiłem? Tu chyba gdzieś będą. A, no tak, przecież ten... No ta waza, o której kompletnie zapomniałem. Myk. Mnie te wazy są trochę bez sensu, bo musimy znowu przez cały poziom lecieć tylko po to, żeby rozwalić tą wazę i mieć klejnoty dodatkowe. Znaczy dodatkowe, żeby mieć 100 pro, ale... Gdzie? Chyba tu. Myk.
Daj tam mi kasę. Tu. Ukończyliśmy znowu poziom. Na 100%. Dzisiaj dwa poziomy, więc zostały nam... dwa poziomy plus Ripto. Czyżby? A! Jeszcze jedna rzecz chciałem wam dzisiaj pokazać, bo się dowiedziałem o czymś, o czym kompletnie zapomniałem. Więc jeszcze nie taki koniec odcinka, więc dzisiaj będziecie mieli taki troszeczkę dłuższy odcinek. Otóż musimy się wrócić na chwilę do pierwszego świata. Ja kiedyś też taką lampę miałem, no, ja wiem, że bardzo się lubiłem w nią. Ja pamiętam, że bardzo lubiłem się w nią patrzeć i patrzeć, jak w nią muchy latują albo coś. Dobra, wrócimy się na chwilę do pierwszego świata, a tak na serio, to ile nam tu jeszcze zostało poziomów? Jeden plus Highway. Czyli następny odcinek to już praktycznie będzie przedostatni. Nie licząc bonusu. Gdzie ja idę? Autumn Plains, nie. Summer Forest. Wrócimy się do pierwszego świata, do pierwszego poziomu. Więc to jest taki, nie wiem, bonusik ten dwuminutowy raptem, żeby wam pokazać pewną fajną rzecz. Przy okazji wam pokażę, jakby speedrunować pierwszy poziom bez konieczności kupowania czegokolwiek i tak dalej. Myk. Glimmer. Chcę wam coś pokazać. Nie chodzi o to przegliczowanie, bo od tego będzie odcinek bonusowy, ale widzę, że już przynajmniej będę mógł sobie odpuścić Glimmer. A już nie, i tak go powtórzę. Tak, Glimmer ukończony na 100%. Ale my chcemy co innego. Więc chodzicie tu. Teraz gdzie to jest? Tutaj. Przechodzicie, przeskakujecie na tą, nie wiem, górkę, skakujecie tu, myk, bla bla bla, już to mam, dzięki wielkie, ale już to mam. Dobra, wchodzimy i teraz patrzcie, co się będzie działo. Nowa, kończąca cutscenka. Zapomniałem kompletnie, że jak drugi raz wyjdziecie z poziomu, to jest nowa, to jest druga cutscenka. To jest fajne nawet. Śmieszne. Ta gra jest świetna po prostu. Kompletnie o tym sekrecie zapomniałem, ale tak jest to świetna. Zastanawiam się teraz, jak właściwie ten... Może trzy poziomy w jednym odcinku, taki troszeczkę troll zrobić. Taki troszeczkę troll zrobić, żebyście myśleli, że o, w następnym odcinku już będzie... Nie Autumn Plains, ja nie mogę. A obiecałem, że dwa odcinki temu, że to już będzie ostatni raz, jak widzicie drugi poziom. Zaraz będzie piksel oszukista. Ale dobra. Jest na gudzie. To było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Załatwiliśmy dwa poziomy, zobaczyliśmy drugi tajny ending w pierwszym poziomie. To jest chyba jedyny poziom, który ma tajne zakończenie. Więc mam nadzieję, że wam się podobało. Teraz zapiszę, żeby nie było przypału. Więc na razie i cześć. Pa, pa.